Ciąg po oczach blok. Nie zatrzymujemy się w naszej podróży po Polsce i dzisiaj jesteśmy u mojego ulubionego piłkarza z dzieciństwa, z czasów Mistrzostw Świata w Japonii i Korei, a dzisiaj między innymi walczącego w klatce, ale nie tylko, bo trenera KTS weszło, Piotr Świerczewski z nami. Witam serdecznie, Piotrek. Dobry, cześć. Bardzo mi miło, zawsze fajnie. A tak mi zacukrowałeś, że... Tak jest. Zawsze się fajnie spotkać, wiesz, bo cała moja pasja do piłki zaczęła się, że z dziadkiem oglądaliśmy mecze Barcelony 1992. To były pierwsze takie mecze, które, można powiedzieć, świadomie przeżyłem. No i pamiętam, jak płakałem parę dni, że właśnie przegraliście ten finał w Barcelonie, bo trzeba przyznać, że taka ekipa, która wtedy tam powstała, no to, tak jak żartował Janusz Wójcik, długo się może nie narodzić tak naprawdę w polskiej piłce. No i trochę Janusz Wójcik miał rację, bo rzeczywiście ci chłopaki, którzy wtedy grali na mistrzostwach w Barcelonie, na Olimpiadzie, rzeczywiście każdy z nas miał jakąś ważną rolę w swoim zespole. Każdy, to nie był taki piłkarz, który wchodził, pomimo tego, że byliśmy młodymi zawodnikami, wchodził do zespołu i dopiero szukał swojego miejsca, ale to już byli zawodnicy, można powiedzieć, i doświadczeni, i zawodnicy, którzy wpływali na grę swojego zespołu, na jakość gry tego zespołu. Czy Tomek Wałdoch już miał mnóstwo meczów w Górniku Zabrze, Rysiu Staniek, Marcin Jałocha, chyba w Wiśle wtedy był, Jurek Brzęczek, Olimpia Poznań, był bardzo mocny klub. Andrzej Juskowiak z Lecha Poznań jako pierwszy transfer przeszedł do... Wojtek Kowalczyk, Legia Warszawa oczywiście, Jagie KS Katowice, także Darek Gęsioł, Ruch Chorzów. To były te topowe zespoły naszej ekstraklasy, a wszyscy ci zawodnicy, ci chłopaki, którzy teoretycznie to się mówił, teraz się mówi, że są młodzi, a wtedy już nie byli młodzi. Każdy z nas miał po 100-150 meczów w ekstraklasie, czyli wtedy w tej pierwszej lidze. I każdy z nas był wyróżniającym zawodnikiem, decydował, wpływał na to, jak ta drużyna będzie grała i był tym liderem swoich zespołów. Także Janusz Wójcik miał fajną drużynę i z tą fajną drużyną zrobił dobry wynik, bo zdobyliśmy srebrny medal na Olimpiadzie. O włos zabrakło że mielibyśmy to złoto. No niestety, marzyłem o tym złocie, ale jest srebro. Tak, ale chyba też jestem szczęśliwy. Tak, ale chyba po czasie to jeden z najpiękniejszych w ogóle. Chyba, nie wiem, czy nie najpiękniejsze twoje wspomnienie z kariery, jak to oceniał, jeżeli chodzi o... Tak, rzeczywiście, ja to oceniam jako świetną przygodę. Przede wszystkim pobyt w wiosce olimpijskiej, to jest niesamowita rzecz. Przebywanie z tymi najlepszymi sportowcami z całego świata. To nie tylko byli piłkarze, ale tam byli lekkoatleci, tam byli tenisiści, tam byli zapaśnicy, szermierze, no wszystkie dyscypliny, pływacy, niepływacy, także gdzie się człowiek nie oglądnął, zobaczył, to tutaj szedł Jordan, może nie, ale ten Dream Team gdzieś też się tam amerykański przewijał, gdzieś tutaj Steffi Graf gdzieś przechodziła, czy Boris Becker gdzieś tam siedział na stołówce i sobie jadł, także z tymi zawodnikami widzieliśmy się, oni gdzieś tam przebywali, a ja też tak miło to wspominam, że my byliśmy, można powiedzieć, od początku do końca, a wiadomo, że czym dłużej na końcu, to zostają sami finaliści, tak, sami najlepsi mistrzowie. No tak, czyli na samym początku było to mnóstwo takich, powiedzmy, nieznanych zawodników, sportowców, tysiące ekip, no ale z dnia na dzień ci wyjechali, a na samym końcu zostali już, powiedzmy, my i wszyscy ci, którzy walczyli o finały, bo wtedy już wiadomo, coraz dłużej to zostają ci wszyscy finaliści i z nimi już było nas mniej na stołówce, już można było rozpoznawać te twarze, tam był taki, nie mogę go skojarzyć, taki biegacz, który biegał amerykański i skakał też w dal. Aha, Carl Lewis. Gdzieś tam jechaliśmy autobusem, obok mnie patrzę, Carl Lewis. No mówię, niesamowita sprawa. Także ci wszyscy sportowcy byli tam i to właśnie wspominam z taką sympatią, że byłem w tej wiosce olimpijskiej, że to jest fajne przeżycie i dla mnie osobiście no, coś, czego pewnie nie zapomnę do końca życia. No i oczywiście sam finał, na stadionie Barcelony, czyli jednego z najlepszych zespołów na świecie, gdzie Messi ma swoją świątynię tam i gra. 100 tysięcy blisko kibiców na stadionie, król Hiszpanii, cały świat ogląda, bo tam chyba przekaz był do 100 krajów, albo nie wiem, no, ale do jakiejś wielkiej do ilości, wielkiej ilości tak, bo to przecież finał olimpijski, Polska z Hiszpanią, dwa wielkie kraje europejskie i my, nie brani za faworyta, ale wygraliśmy bardzo ważne mecze tam na Olimpiadzie, bo z Włochami wygraliśmy, z Australią,
graliśmy dobre mecze i doszliśmy do finału. No i super przeżycie, no i bycie w tej szatni Barcelony, potem oczywiście fetowanie. Na początku płacz, bo nie zdobyliśmy złotego medalu, ale później jednak dotarło do nas, że no nie masz się z czego martwić, no przecież mamy srebrny medal. No jest to sukces, za który przed olimpiadą byliśmy po prostu... Przeszliście do historii, tak jak drużyna z 72 roku, tak jak drużyna srebrna z 76, czyli nawiązaliście do złotych lat polskiej piłki. Nawiązaliśmy. No, taka prawda, tak, taka jest prawda i tego nikt nie zabierze, ale wiesz co, często rozmawiamy z różnymi trenerami, szukamy jakby pewnych metod, które się powtarzają. Januszu Wójciku można różne rzeczy powiedzieć, ale co jest bardzo podobne do niego, do trenera Michniewicza na przykład. Oni szukali w swoim zespole liderów poszczególnych formacji i trener Wójcik, i trener Michniewicz na przykład, i wielu dobrych trenerów, tak jak widzę, szuka takich liderów właśnie w poszczególnych formacjach. I budując na przykład młodzieżówkę, trener Michniewicz, ja nawet jak jeździliśmy, robiliśmy materiały, dokumentowaliśmy. Ja się tak zastanawiam od razu, czy to ma właśnie przełożenie do tej reprezentacji, bo w tej reprezentacji tych liderów było mnóstwo. Tak. I tutaj ja ich nie można tych reprezentacji porównywać do dzisiejszej Czesława Michniewicza, bo tam, tak jak wspomniałem wcześniej, każdy z nas był liderem już w swoim zespole. To jest dużo grał w ekstraklasie. I wszyscy byli liderami i w zasadzie nie było takiego w drużynie lidera człowieka, który można było powiedzieć, ty jesteś lepszy, ty jesteś liderem, ty masz wpływ na drużynę. Tam cała drużyna była bardzo... bardzo duże, tak, na wysokim poziomie i umiejętności piłkarskie, ale każdy był liderem sam dla siebie i wszyscy razem tworzyliśmy wspaniały zespół i być może to był właśnie ten sukces do zdobycia tego srebrnego medalu. Tak, a sama osoba Janusza Wójcika, jeszcze tylko kończąc już jakby temat igrzysk i no i niestety świętej pamięci trenera, mówił zawsze, że Piotrek to był jego generał, jeden z jego ulubionych zawodników. I kiedyś się ciebie zapytałem, jak rozmawialiśmy dawno, dawno temu w portalu sportowym innym, co ty sądzisz o trenerze Wójcika, to mówisz, że fajny facet, ale jednak pewna patologia tam była, nie? Wszyscy wiemy, nie? Jak potoczyła się historia później trenera Wójcika, jego przygody z piłką nożną, z ławką trenerską. Głupio mówić tu o ludziach, których nie ma, no ale tak naprawdę no, trzeba powiedzieć, że trener Wójcik miał duży jakby, może nie mówię, że warsztat trenerski miał też niezły, ale bardzo duży wpływ miał na drużynę taki mentalny i potrafił zmotywować drużynę. Jego przemowy były jedyne w swoim rodzaju. On potrafił nawiązywać do jakiejś wojny na Ukrainie i musicie z tymi Ukraińcami pokazać, bo tutaj oni nas zaatakowali, bo to nie było tak, a wy musicie oddać na boisku. I tak nam potrafił czasem namawiać, że człowiek był niesamowicie zbudowany, żeby wejść na to boisko i walczyć, ale to też jest jakby ta forma motywacji, to też jest jakby część przygotowania zawodników, bo też trzeba umieć się nakręcić, nastawić, tak jak ci bokserzy, wiesz, oni się nakręcają, jestem najlepszy, ja wygram, a ten drugi to samo mówi. Projekcja mentalna, tak. Ja też jestem najlepszy, ja wygram, rozwalę go i nie ma szans, ale jedna osoba wygra, prawda? Także my też byliśmy tak nakręceni jak ci bokserzy, wchodziliśmy na boisko, no i u trenera Wójcika był jasny przekaz, był piłka może przejść, zawodnik nie. Więc on lubił zawodników walczących, dlatego myślę, że ja byłem z jego jednym z ulubionych zawodników, ale nikomu nie pozwolił przejść obok meczu jakby tak obojętnie. Każdy musiał być na swojej pozycji, każdy musiał walczyć, bo to była podstawa i to na tym budował jakby drużynę trener Wójcik. Zaangażowaniem, to przede wszystkim. Tak jest. I to taka anegdotka, nie wiem czy to jest prawda, ale możesz to zweryfikować, jak graliście z Anglią w 99 roku w eliminacjach. Fajny wynik, bo było 0-0. To były eliminacje Mistrzostw Europy i to prawda jest, że Tomasz Hajtum dostał takie zadania, żeby za Beckhamem chodzić i go tam powyzywać, wkurzać go cały mecz, że tam mu dorzucał. Nie, zaprzeczam, nie potwierdzam, jak to się mówi, bo powiem szczerze, że coś takiego było, ale co do słów, jakby żeby je oddać jeden do jednego, to nie chcę ich przytaczać, bo nie wiem, czy to takie były. Natomiast no wiadomo, że Beckham to był zawodnik światowej klasy i każdy trener chciał jakby postawić koło niego kogoś, żeby go wykluczyć, no bo wiadomo, że on był siłą napędową Anglików i być może taka sytuacja była. A czy do tych słów doszło, to tego nie wiem. Nie wiem, czy mam z pamięcią, u mnie nie najlepiej, ale
Jeszcze nie dostałem tyle po głowie, żeby zapominać i zacząć się jąkać, ale myślę, że coś tam było na pewno. To kurde, niewiele zabrakło w tym meczu ze Szwecją. Szwedzi jednak awansowali na tak. Euro i to był koniec trenera Wójcika w kadrze. I później ale zobacz, jakie to były eliminacje. W grupie mieliśmy Szwecję, tak. Anglię, Polskę. Bułgarię. Bułgarię, tak. Bułgarię i jeszcze jakiś tam zespół słabszy. Luksemburg, jakiś zespół słabszy. I walczyliśmy, można powiedzieć, do końca o ten awans. I awansowała chyba jedna z drużyna. Teraz eliminacje są jakie łatwe. Teraz no to, nie? Co my mówimy, to można powiedzieć, że to już jest grupa, w której Polska mogłaby być, ale grupa już Mistrzostw Europy. A wtedy były eliminacje, które były dużo trudniejsze niż teraz są eliminacje do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata. No na każdego trenera przychodzi czas, tylko że u nas jest jakby trochę tak za szybko. Ten trener nie ma czasu zbudować drużynę. Jedne eliminacje, nie wchodzisz, odpadasz, następny, nie? Także u nas trochę się tak pochopnie działa, no ale... No, jak to się mówi, taki mamy klimat, taki klimat. Mamy kraj. Nie? Piotrek, ale jesteśmy u ciebie w Nowym Sączu, w górach. Tutaj się twój charakter... takie góry to takie niewielkie. Tak, ale to właśnie w tym miejscu się twój charakter... Podnóża gór. Tak jest. Zawsze mówiło się góral, góral Dziani i góral A ja to się... Tak? Że ja tak może anegdotę powiem, bo każdy mówi, że góral z Nowego Sącza. No, ja do gór mam 100 kilometrów. Tak jak ktoś mówi, że Szczecin jest nad morzem. Ze Szczecina nad morze jest jeszcze 100 kilometrów. Do Międzyzdroi czy tam gdzieś dalej. Także ja też jestem z gór, ale jeszcze mam 100 kilometrów do Zakopanego. Tak jest, Piotrek, no ale ten twój charakter jednak był twardy, bo zawsze Mateusz Borek też opowiada, jak ktoś taką ma anegdotę. Sportowiec musi być twardy. Tylko dokończę, Mateusz Borek ma zawsze anegdotę, jak ktoś mu mówi, że jest młody piłkarz i młody piłkarz ma 22 lata, on zawsze mówi, Piotrek Świerczewski miał 18 lat i grał w Ekstraklasie, nikt nie mówił, że to jest młody piłkarz, tylko on już decydował o sile zespołu. O sile zespołu. I dlatego tak? Wracam do tego, co wspominałem wcześniej, czy Tomek Wieszczycki, Tomek Wałdoch, czy Darek Adamczuk, Piotrek Świerczewski, wszyscy my graliśmy 17 lat, my graliśmy już w zespołach, 18, 19, 20, to my mieliśmy po 100 meczów w zespołach, każdy z nas był liderem, kapitanem zespołu. Natomiast jak dzisiaj ktoś mówi, że 20 lat wchodzi do zespołu i to jest młody, rozwijający się, to ja się za głowę łapię, to 20 lat to myśmy już za granicę wyjeżdżali, już no kontrakty, właśnie. Wiesz, ale to nie na zasadzie, nie do Saint-Étienne, że jadę do jakiegoś zespołu i będę gdzieś tam rezerwowym i bił się z zespół, tylko każdy z nas jak wyjechał, to można powiedzieć Marek Koźmiński do Udinese wtedy, każdy z nas jak wyjechał, to wyjechał do i grał w tych zespołach, także wydaje mi się, że byliśmy... Ta selekcja była dużo trudniejsza, cięższa, ale ktoś jak już przeszedł tą selekcję Janusza Wójcika, czy tych trenerów z tamtych czasów, to naprawdę już był zawodnikiem. Popatrz, ale ty we Francji grałeś w kilku klubach, nauczyłeś się języka, nauczyłeś w Czech, tak? Bastia, Saint-Étienne i Olympique Marseille, ten najbardziej znany i znaczący. Francja trochę taka twoja druga ojczyzna, bo też opowiadałeś, że... Dzieci się urodziły, tak. Wiesz, bardzo mile wspominam ten czas, który tam przeżyliśmy. Przebywaliśmy w trzech fajnych miejscach. No, można powiedzieć, że tylko moja ojczyzna. No, mam również obywatelstwo francuskie. Oczywiście jestem Polakiem z krwi i kości. I tutaj w zasadzie tylko na potrzeby tego, żeby, bo jeszcze wtedy nie było Unii Europejskiej i mogło grać trzech zawodników spoza Unii Europejskiej, żebym ja mógł grać, a mogłem już, spełniałem warunki, wymogi, żeby dostać obywatelstwo francuskie, to klub pomógł mi w tym, aby to obywatelstwo dostać i kolejny zawodnik gdzieś tam z Afryki mógł do drużyny dołączyć. No, rzeczywiście, no, mieszkaliśmy tam świetnie czas, mam tam przyjaciół na Korsyce, do dzisiaj się kumpluję z jednym takim kolegą Walterem, przyjaźnimy się na wakacje, prawie że co roku jeżdżę właśnie na Korsykę, bo to jest przepiękna wyspa. No, trudno, żebym zapomniał te czasy i trudno, żebym nie pamiętał tego, że jednak to Francja mnie wychowała piłkarsko i dała mi spełnienie moich marzeń sportowych, no bo moim marzeniem był Olympique Marseille, a ja to marzenie spełniłem. Będąc, powiedzmy, jeszcze 17 czy 18-letnim chłopakiem, marzyłem o Olympique Marseille, a później tam wybiegałem i nawet byłem kapitanem. No właśnie, to jest wspaniała historia. Powiedz mi, bo pytam znaczących naszych piłkarzy o to samo, ale to jest ważna kwestia. W
Wtedy była ogromna różnica, podejrzewam, w bazach treningowych, czy w Olimpiku Marsylia. To do dzisiaj jest, tak. Właśnie, i to chciałem, no kurczę, to wyjąłeś mi to z ust. Czy twoim zdaniem trochę nadrobiliśmy te nasze najlepsze kluby, czy nie? Znaczy, my nadrobiliśmy tyle, że mamy w Polsce dużo więcej orlików, powiedzmy. Mhm. No i powiedzmy, młodzież ma gdzie przebywać, spędzać czas, grać w piłkę, w siatkówkę, w koszykówkę, bo są też przy Orliku, są czasem też te boiska do koszykówki. Natomiast czy nadrobiliśmy? Uważam, że nie, bo Francja już organizowała kolejne Mistrzostwa Europy i te stadiony już są jeszcze bardziej nowoczesne, jeszcze bardziej te centra treningowe. Jeszcze większa ilość boisk, tak, rozumiem, tak, od nowa. Tak, tam już jest... Clairefontaine, przecież to jest fantastyczne. Clairefontaine, tak, to jest osiłowe. Baza Francuzów, ale tam, gdzie jest baza Olimpiku Marsylia, wiem, bo tam trenowałem, tam jest 6 boisk, 6-7 boisk, 3 oświetlone, basen, kawiarnia, no sauny, takie rzeczy do odnowy biologicznej. To jest wszystko dla potrzeb pierwszego zespołu. Jeżeli wydaje się miliony na zawodnikach, 20 milionów euro, 10, zawodnicy zarabiają takie miliony i potem nagle klub oszczędza na tym, czy ma mieć masażystę jednego, czy nie, nie? A wydaje się miliony, no to jest taka trochę u nas paranoja, nie? Nie oszczędzamy tam, gdzie, wiesz, to wszystko musi być w parze. Jak kupujemy Ferrari, to musimy mieć na benzynę do tego Ferrari. To nam, infrastruktury, wiesz, garaż. Na garaż, musimy mieć, wiesz, na ubezpieczenie, na wiele rzeczy, na opony, które są niezwykłymi oponami, tylko pewnie niskoprofilowe i tak dalej. Dlatego kupujemy tych zawodników za miliony, a trenują gdzieś w stodole, ja to tak w cudzysłowie powiem. I to jest właśnie takie najgorsze w Polsce. Uczymy się bardzo wolno, ale uczymy się. No właśnie, zwróć uwagę, że byłem w Fortunie Düsseldorf u Dawida Kownackiego. Wiesz, rozmawialiśmy z Dawidem i popatrzyłem kilkanaście boisk wokół stadionu Fortuny i sobie to wszystko, wiesz, tak, zestawiłem. Tak, to nie jest jakiś... Nie, to jest normalny klub, zwykły, normalny europejski. Dobry niemiecki klub. Standardy, a u nas, no to weźmy 2-3 najlepsze topowe kluby. Topowe, tak? To nie, razem nie mamy tyle pewnie boisk, co... Te trzy kluby nasze nie mają razem tyle boisk, powiedz, co mi, prezes Boniek powiedział jedno ważne zdanie. I ja się z nim niestety zgadzam, niestety w zasadzie, że polskie kluby często nie mają ambicji, wizji, wszystko jest na już, na teraz. I problemem, może nie powiedział tego wprost, ale problemem są prezesi, często gęsto, bądź niekompetentni właściciele, którym się wydaje, że wszystko wiedzą o piłce, a tak naprawdę nie wiedzą. No właśnie, u nas zapomina się o takiej rzeczy jak proces budowania. Proces budowania to jest proces, który, jak sama nazwa mówi, musi postępować krok po kroku, rok, dwa, trzy. U nas ten proces budowania jest taki, że wchodzimy i chcemy być mistrzem za pół roku. A gdzie zgranie z drużyny, dobranie zawodników, mentalne, pozostawienie lepszych, pomalutku, przygotowanie młodzieży, baza treningowa, to jest proces, krok po kroku. U nas ci prezesi są tacy, że nagle, ja nie wiem, jak to się odbywa, czy zdobywają nagle pieniądze i nagle chcą mieć klub sportowy i nagle chcą być mistrzami. Pewnie w jakimś stopniu komuś to się udało, raz, dwa razy, ale żeby klub był stabilny i był taki naprawdę, można powiedzieć, że no, taki klub musi mieć też młodzież. Teraz warunki licencyjne są, żeby ta młodzież postępowała i wprowadzała młodzież i przygotowywała do pierwszej drużyny, tak jak to mają inne zespoły, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, oni mają wspaniałe szkółki piłkarskie, wspaniałe. I gotowych piłkarzy. Gotowych, można powiedzieć, piłkarzy. Jak on się nie załapie do Manchesteru, to on będzie grał w innym zespole, ale tych najlepszych oczywiście wyłapują. Tak jak albo Barcelona, tak? Albo sprzedają. Jeżeli ktoś źle z zawodników, którzy mówi się, są po szkółce Barcelony czy Realu Madryt, nigdy nie grali w tym pierwszym Realu. Ale są. Są po szkółce, to są tacy zawodnicy, nie? Poszliby na i przychodzą do Polski i widzą dobrze, nie? U nas zapominamy o budowie, no o przygotowaniu tych zawodników. No Legia już chce, no ale nagle kupujemy sześciu, powiedzmy, Bałkanów jakiś tam, ja ich tak nazwę. Wiem, albo Jozak Jugoli, przyszedł, ten, tak pościągał, Eduardo, coś, ten, to bez sensu było. Mówię, ale wiesz co? A chwilę później, kogo Legia sprzedała? No Szymańskiego. I Majeckiego za dobry. Teraz. Teraz Majeckiego, tak, no to tak. Na kim zarabiają pieniądze, nie? Piotrek, a powiedz mi jedną rzecz, no ale na przykład patrząc na prezesa Miodowskiego, można powiedzieć, że trochę się też uczy, bo Wukowicz też miał słabszy ale moment. Ale to jest inteligentny człowiek, ja myślę, że on się nauczy najszybciej z tych wszystkich prezesów, bo to jest człowiek, który, ja tak obserwuję go i on wie, gdzie popełnia błędy i się do tego przyznaje i te błędy nie powiela, tylko stara się na nich nauczyć i robić lepiej. Buduje Legia, buduje bazę teraz,
słyszałem, że przepiękną, że to będzie bardzo nowoczesna baza gdzieś pod Warszawą. Tak. Legia ma stadion, ma kibiców i mi się bardzo podoba w ogóle postawa prezesa Mioduckiego, bo on cichy jest, nie dyskutuje, robi swoje, przygotowuje bazę treningową, wie na których zawodnikach będzie zarabiał. Legia ma niezłą pracę z młodzieżą teraz. Już można powiedzieć, że to jest... produkcję bramkarzy, jaką mają, że to jest, że to jest już teraz, może to być taki klub wzorcowy w Polsce, który pokazuje, jaką drogą iść. Tak, i to jest właśnie, można powiedzieć, cytując naszego przyjaciela Romka Kołtonia, prawda futbolu, Piotrka Świerczewskiego, ale myślę, że bardzo, bardzo ważna. Piotrek, powiedz mi jedną rzecz. Czemu ty nie chcesz na przykład zostać dyrektorem sportowym, jak może chcesz, ale czemu jakby ktoś nie chce sięgnąć po twoją wiedzę w Ekstraklasie? Wiesz, znaczy, o co mi chodzi? Dlaczego nie chcę, to nie wiem. Ja bym chciał. Oczywiście, że bym chciał. Ci powiem, bo gdybym był prezesem klubu Ekstraklasy, to wiesz, co bym zrobił? Nie wiem, czy bym zatrudnił, nie wiem, ciebie czy kogoś, czy na przykład jakiegoś piłkarza, ale zadzwoniłbym przynajmniej, wiesz, no. I skonsultował się. Przynajmniej chciałbym się spotkać z kilkoma znaczącymi piłkarzami, żeby którzy na przykład by się nadawali. Ale to ja mam bardzo prostą jakby odpowiedź, bo to jest z życia wzięte. Jak ci się zepsuje samochód, no to jedziesz pewnie do mechanika i go naprawiasz, nie? Jak ci się zepsuje kran, gdzieś tutaj tu w domu pokazuję, no to idziesz do hydraulika, on ci naprawia. I jest prezes klubu, który jest biznesmenem. No jest. Ja twierdzę, że on jest biznesmenem, bo osiągnął sukces. I nagle on twierdzi, że się zna na futbolu, bo widział w telewizji setki meczów. Nie, ja uważam, że powinien sięgnąć po kogoś, kto się na tym zna. Były piłkarz, ktoś, kto ma wizję budowania, postępowania krok po kroku i otoczyć się takimi ludźmi. I to właśnie, jakby wracam do tego swojego przykładu. No jak się na czymś nie znasz, to sięgasz po fachowca. No to o to chodzi. I ten prezes jest fachowcem, bo jest biznesmenem, bo jest osiągnął sukces gdzieś tam w jakiejś branży, no nie wiem, jakiejś tam powiedzmy, nie? IT czy jakiejkolwiek branży. I sięgam po fachowców i buduję klub. A często u nas tak się zdarza, że ci prezesi no, nie sięgają po takich fachowców, tylko czasem też przypadkowych ludzi. To co Józek Wojciechowski, kto był ostatni u Józka, ten miał rację w gabinecie. Ten, kto ostatni wychodził, ten miał rację. I to byli wszyscy fachowcy. I wiesz, nie można się też jakby wszystkich ludzi słuchać. Musimy mieć jakąś wizję, tej wizji klucz do postępowania, tego klucza się trzymać, jaki obieramy, mieć wokół siebie fachowców i postępujemy krok po kroku, tak, i budujemy klub. Krok po kroku. Ja bym chciał, tylko że ja cały czas widzę, że u nas nie ma z kim współpracować. Jedynym właśnie człowiekiem, którego właśnie wymieniłem, to chyba jest prezes Mioduski. No właśnie, myślę, że... I właściciel klubu. No tak, ale współpracujesz z Krzysztofem Stanowskim z kolei, właścicielem... Ale to bardziej tak. Też można powiedzieć, wiesz co, no można się śmiać, można nie, ale ja go szanuję za jedno. Popatrz, bo chciał zrobić klub, rzeczywiście no, ma jakiś pomysł, ściąga tych Kongijczyków, to jest fajne, to jest jakiś powiew świeżości. Znaczy, jak ty do tego podchodzisz? Pozostajesz trenerem. Ja jestem częścią projektu KTS Weszło. Ten projekt polega na tym, że my budujemy drużynę krok po kroku, my się w ogóle nigdzie nie spieszymy. Oczywiście na takim etapie, na którym teraz jest ta drużyna, czyli w A-klasie, chcemy awansować rok po roku, ale pewnie dojdziemy do jakiejś ściany, z którą nie będziemy mogli sobie poradzić i wiadomo, że wtedy będziemy musieli przejść proces przebudowy drużyny albo pozyskania nowych zawodników. Ewentualnie Krzysiek ma w planie, co jest bardzo ambitnym planem, stworzenia szkółki piłkarskiej na terenie Kongo. Tam są zawodnicy, to jest kraj bardzo duży, mnóstwo młodzieży garnie się do piłki nożnej i dlaczego KTS i szkółka Krzyśka w Kongo nie może razem współpracować, promować tych zawodników i sprzedawać dalej na rynek polski czy ewentualnie Europy Zachodniej. Pierwszy piłkarz już jest, przebił się, jest wypożyczony do Radomiaka. Melville Fundament. Bardzo dobry zawodnik, Radomiak jest w czołówce, może będzie walczył o ekstraklasę, oby. I chcemy kolejnych zawodników ściągać. Są to bardzo grzeczni zawodnicy. Oni bardzo chcą, prawda? Dlatego dla nas to jest też przykład pokazania tej polskiej młodzieży, że nie żelem piłkarz żyje, nie pięknym butem kolorowym, bo teraz jest
moda na te, wiesz, pomarańczowe, to różowe, jest, białe, jest. Czarne. Kiedyś były tylko czarne. Tylko umiejętności nie ma. Tylko umiejętności nie ma. Ten piłkarz z Afryki, on przychodzi, on często tą czapkę ma krzywo założoną, bo nigdy w życiu czapki nie miał. Nie widział windy, schodów. Nie widział schody. On jak widzi psa, bo u nich psów nie wiem, myśli, że to mały lew i ucieka. Wiesz, się zachowują trochę inaczej. Dlatego oni mają... KTS to jest dla nich przystanek do dalszej kariery, oby to była duża kariera dla tych zawodników, a my pomalutku zdobywamy krok po kroku, mamy klucz, którego się trzymamy i pomalutku chcemy teraz wygrać A-klasę, potem okręgóweczkę, potem powalczyć o czwartą ligę, potem o trzecią ligę, pomalutku budować tą drużynę. Jaka będzie tej przyszłość tej drużyny? Na dzień dzisiejszy jest mi bardzo trudno powiedzieć, bo to jest klub, który no nie mamy swojego stadionu, nie mamy jeszcze zaplecza treningowego. Na razie wynajmujemy, ale chęci są i zapał tych zawodników jest niesamowicie duży. To są zawodnicy, którzy gdzieś tam mieli swoją przygodę, nawet w Ekstraklasie. Kokosiński przecież był w Polonii Warszawa. Tam jest kilku zawodników, którzy nazwisk jeszcze nie pamiętam. Nie zapamiętałem na razie. Ale... Naszego kumpla Daniela Bodziego masz tam, fajnego tak. chłopaka. I tych ci chłopacy grali w pierwszej lidze, w drugiej lidze, także ja jestem spokojny, że tam A-klasa, okręgówka to jest dla nich spokojnie, rok po roku przejdziemy i pewnie się gdzieś tam będziemy mieli problem, myślę, że na wysokości trzeciej, drugiej ligi będziemy mieli problem, żeby awansować, ale będą kolejni zawodnicy, którzy będą chętni do gry w naszym zespole KTS Weszło, zespół, który wygląda może śmiesznie, ale jest profesjonalny. Nie, ja się nie ale śmieję. Dodam, że jest profesjonalny. Ja mamy bardzo dobry sprzęt. Mamy wszystko kierownika drużyny, który dba o to, że wszystko jest przygotowane na treningu. Ja jestem trenerem. Wraz z Oskarem prowadzimy drużynę. Niedużo nie ma, bo na dzień dzisiejszy sobie jakby zabukowałem troszkę jakby takich wylotów za granicę i na kilku treningach mnie nie będzie, ale Oskar jest... Też ma licencję. Twoim przedłużeniem, więc też ma licencję, współpracujemy na równych warunkach, także Oskar poprowadzi spokojnie treningi, a drużyna według mnie jest tak mocna, że A-klasę musimy zdobyć. Byłoby to dla mnie no, coś niesamowitego, gdybyśmy nie wygrali tej ligi w A-klasie. Bo jak się gra w piłkę, to trzeba walczyć o to, żeby wygrać, a nie żeby tylko uczestniczyć. Tak? Tak. Słuchaj, Piotrek, jeszcze jedna ważna rzecz. Jesteś fajterem. Tak naprawdę, już teraz z krwi i kości. Jedna walka. Tak, jedna walka, ale wygrałeś z Kolinsem, ale chciałem, zanim o walce, to bardzo fajna jest ta wasza przyjaźń z Mateuszem Borkiem. Jak to się zaczęło? Skąd wy się tak zakomplikowaliście z Matim? Bo był w twoim narożniku. Bardzo fajne. Bo znaczy przecież... się, no ja Matiego chciałem w narożniku ze względu na to, że mam do niego zaufanie, znamy się od wielu lat i wiem, że Mati każdy szczegół, który mi przekaże, to będzie ważną rzeczą, żeby pójść do tego catmana, jak mi ma ręce, on to widział i wie, jak to wygląda, organizuje już teraz jest promotorem również bokserskim, więc organizuje te gale, więc jego wskazówki były bezcenne dla mnie, kiedy ja pierwszy raz wchodzę do tej szatni, nie wiem, gdzie mam usiąść, bo szatnia się ma z kimś, przeważnie jak się rozgrzewać i to było bezcenne. No, znamy się już 20 lat, poznaliśmy się przez naszego wspólnego przyjaciela Alka Kłaka, który, to taka świetnie dziwna historia. Ja się poznałem najpierw z Aleksandrem Kłakiem w Dębicy, który też tak jak Piotrek jest z Nowego Sącza. On ożenił się z moją dobrą koleżanką z następnego bloku przy ulicy Tuwima. Ja mieszkałem w jedynce na drugim piętrze, ona na parterze w Trójce. No i potem przy okazji chyba pierwszego zgrupowania w 97 roku reprezentacji poznałem Piotrka przez Alka. Chyba gdzieś takie nasze pojmowanie świata i spędzania wolnego czasu było nawet bliższe niż z Alkiem i gdzieś to się wszystko tak rozwinęło, że zamieniło się w przyjaźń, która trwa już pewnie 24 lata. To już był na większości moich meczach rozgrywanych, które rozgrywałem w reprezentacji Polski, czy w Polsce, czy za granicą, czy nawet jak w Anglii grałem, czy we Francji, wiele razy obserwując mecze to jest jedno. Ale taką analizę, czy rozmowę, odczucia, jakie ja miałem, jak mogłem rozwiązać sytuację, zawsze ta dyskusja jakby prowadziła go do rozwiązywania, wiesz, żeby myślał tak jak ja myślę na boisku, to on też myśli teraz jako komentator, czy te rozwiązania są dobre, czy złe. Myślę, że uważam, że no pewnie mu to sporo dało. To jest człowiek bardzo inteligentny, więc on wyciąga wnioski i wie, które rozwiązania, już teraz wie, które rozwiązania są trafne, fajnie opowiada, ma duży zasób słów, opowiada w
telewizji, także bardzo przyjemnie się go słucha, jak oglądamy mecze, no bo wiadomo, Mateusz jest z jednej strony telewizora, a ja jestem z drugiej, chociaż ja bardzo często jestem na meczach. Też jesteś, ale ekspertem też czasami. Jest, tak, nie? Jestem ekspertem, ale myślę, że Państwu, którzy oglądają, to się bardzo miło słucha wypowiedzi Mateusza, on się bardzo mało myli, bardzo trafne uwagi. Ocenia sytuację boiskową. Także no już jest, można powiedzieć, samograjem. Tak, i sama twoja walka z Collinsem wygrana, ale jak mówisz, no dwa miesiące ciężkiej roboty, więc... Dwa miesiące i poświęcił. Trener mówił o tym w wywiadach, co oglądałem na YouTubie, że to jest niesamowite, że człowiek w tym wieku potrenował, ty się zmusiłeś do dwóch treningów dziennie, tak? W ogóle przed tą to znaczy walką. No ja wiedziałem, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to nie ma czasu na bawienie się, na imprezowanie, na lampkę wina, czy na jakieś inne rzeczy. Albo idziesz w tym kierunku, żeby chcesz wygrać, albo chcesz się pobić i pobawić. Ja poszedłem w tym kierunku, że jeżeli już trenuję, to trenuję na maksa. Czyli dieta, dyscyplina treningowa, rano trening, potem sen, po śnie troszeczkę jakiś posiłek, bo miałem o wyznaczonych porach posiłki, drugi trening, dwa treningi dziennie, a niejednokrotnie nawet trzy, bo jeszcze dodatkowo tarcza, nie? Tarcza to jest takie typowo bokserskie treningi. Ona nie jest długa, bo pół godziny, ale pół godziny naprawdę daje wycisk ta tarcza, plus co najmniej półtorej godziny zapasy, potem jeszcze półtorej godziny jakiejś sporty walki, czy to jest jiu-jitsu brazylijskie, czy to jest boks, czy to są sparingi. Sparingi są w kaskach, w dużych rękawicach, w takiej osłonie na ciało, także człowiekowi się nic nie dzieje. Naprawdę jest bardzo mało, wydaje mi się, że jest bardzo mało kontuzji, bo przez ten czas dwóch miesięcy praktycznie nikt z kolegów moich zawodników, którzy trenowali, nie miał kontuzji. Tak naprawdę tym najcięższym wyzwaniem i egzaminem dla tych sportowców to jest walka. Walka. I dla mnie też nakręcenie się, że ja idę tam walczyć już nie w 20-calowych rękawicach, tylko w tych małych łapkach, które w zasadzie chronią tylko pięści. I to jest taki sport, który nie wiem, czy do końca przekonał mnie, że to jest moja taka pasja. Nie? Ja lubię oglądać boks, lubię oglądać sporty walki MMA. Ale czy ja się do tego nadaję? Mam wątpliwości, mam 47 lat. Wiesz, to są bardzo ciężkie treningi. Czy ja sobie z tym poradzę? Czy będę mistrzem? Nie będę, więc traktuję to na zasadzie epizodu wielkiej przygody, fajnej przygody. Potrenowałem, dotknąłem, można powiedzieć, tych prawdziwych zawodników, bo ze mną trenowali zawodnicy bardzo poważni, trenują Szymon Kołecki, Oleksiejczuk, Michał, który teraz jedzie na walkę do Nowej Zelandii, UFC, czy Pasternak, Michał, czy Szaflarski, też jest w wadze ciężkiej. No, są bardzo dobrzy zawodnicy i przy nich ja jestem bardzo słaby. Ja po prostu się obijam o ściany dla nich, ale oni mi dali taki impuls i też pokazali, jak trenować, jak się przygotowywać. Oni są niesamowitymi profesjonalistami. Ja nawet sobie nie zawsze myślałem, że to są łobuzy, że oni tam trenują, że to jest sport. Tak, ochroniarze, łobuzy, bojówkarze. Mam inne kompletne zdanie. To są chłopaki bardzo poukładani, pracujący ciężko, przychodzący dla pasji, żeby powalczyć, żeby się wyżyć. Dyscyplina u nich sportowa jest niesamowita. Trening dwa razy dziennie. Dyscyplina żywieniowa. Nie jeden z nas by się mógł uczyć. Jestem pod niesamowitym wrażeniem i z przyjemnością kontynuuję te treningi, ale tylko dlatego dla siebie, ale żeby z nimi przebywać, bo to są inteligentni ludzie. Kropkę zrobić przy tym wątku, dlatego że ja bym wolał ciebie w piłce. Jednak wolałbym ciebie jako trenera, dyrektora. Zdecydowanie widzę się w piłce, a nie w sportach walki. Trenuję dla własnej sylwetki, dla dobrego po prostu samopoczucia się, jak mam możliwość i jeszcze mnie nie wypędzili z tego klubu, ale jest to najlepszy klub, okazało się w Polsce. Klub Mirka Oklińskiego został najlepszym klubem w Polsce wybranym, bo najwięcej mistrzów, chłopaków, którzy wygrali swoje walki. Także nieprzypadkowo Mirek jest specyficznym człowiekiem, ale bardzo dobrym trenerem.
I kontynuuję to dla dobrego samopoczucia, żeby wyjść, żeby umieć się bronić. Ja nie jestem, ja nie będę napadał nikogo, nie mam w planie nawet. Adama Godlewskiego znokautowałeś kiedyś? Nie, to też jest bzdura. Adam dostał, bo ja byłem, bo on no, dostał no, no. od mojego kolegi. Adam pewnie był po jakimś piwku, sam nie wiedział komu. Potem była taka sprawa w Polskim Związku w Piłki Nożnej. On mówi, że nagrywał to, więc jeżeli nagrywał, bo to był wywiad z Maciejem Żurawskim, jeżeli nagrywał, to ma pan nagrane. I okazało się, że Adam przeprowadzał tak wywiad, że nie nagrywał tego wywiadu. Okay. Była to kompletnie bzdura. Zostało to odrzucone przez Komisję Dyscyplinarną Polskiego Związku Piłki Nożnej. I, no i tyle. No. I Adam jest, jaki jest. No jest. Wiesz, co mi się podoba w tobie? Że ty masz dystans. Dobrym dziennikarzem, przykład, ale patrz, nie szanuję. Nie. Nawiązałeś współpracę z Weszło? Pomimo tego, że kiedyś na przykład tam słynny ten artykuł 10 walk Piotra Świerczewskiego tam, nie? Dali. Ale, co, nie, ale ja ty to fajnie traktujesz, bo... Ja mam dystans do siebie no. I wychodzę z założenia też takiego, że jak w mediach o tobie mówią, to ważne, że mówią, tylko żeby nazwiska nie przekręcili. No właśnie. Bo wtedy jesteś znany, wtedy wiesz, ludzie cię rozpoznają, wtedy oczywiście nie zawsze te wszystkie, niektóre artykuły są pozytywnie napisane i są opisane, są przerysowane niejednokrotnie tak, że mi włosy wypadają. No wiem. Ale ja z drugiej strony mówię, no co zrobisz, no ważne, że jesteś popularny, o tobie piszą, bo tak o innych nie piszą. Bo nie mają o czym pisać. Dobrze, że chociaż nazwiska nie przekręcili. Tak jest. Piotrek, zupełnie już na koniec. Byłeś na Mistrzostwach Świata w Japonii, Korei, wiesz co to jest duży turniej. Teraz przed naszą reprezentacją bardzo ważny turniej, w zasadzie dla pewnego pokolenia ostatni, tak naprawdę, można powiedzieć pokolenia Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika, być może i Roberta Lewandowskiego, nie wiadomo tak naprawdę, czy za dwa lata, może tak, może nie, różne są, wiesz, kariery piłkarskie. Znaczy, wszystkim życzę, żeby grali jak najdłużej, bo to jest najpiękniejszy zawód, jaki można uprawiać. Jesteś popularny, jesteś znany, zarabiasz bardzo dobre pieniądze, chodzisz na treningi, wiesz, masz dużo też wolnego czasu. To jest przepiękny zawód, jeżeli ci chłopaki mają możliwość, żeby podpisywać umowy, kontrakty, to żeby nie grają jak najdłużej nawet do 40 lat. Ale powiedz, widzisz jakieś szanse podczas tego turnieju? Ja już to wielokrotnie mówiłem, co? Nie jestem optymistą, aczkolwiek Roman Kołtun, trzeba być optymistą, przekonywał mnie, niektórzy mnie to... A ja to nazwę, że trzeba być umiarkowanym optymistą. To znaczy optymistą jestem, bo wiem, że w tej drużynie jest potencjał taki, że nasza drużyna potrafi zawalczyć z każdym. To może być ten jeden mecz, tak jak Polska-Niemcy, kiedy nie byliśmy lepszą drużyną, ale wygraliśmy z Niemcami. To może być właśnie ten jeden mecz, że wygramy z Hiszpanami. My z Hiszpanami teoretycznie na papierze nie mamy żadnych szans. No. Przegrywamy to 0-3. Dziękujemy i do widzenia. Ale to może być ten jeden mecz, kiedy właśnie Hiszpanie nas zlekceważą, a kiedy my odwrotnie będziemy bardzo skoncentrowani, przygotowani, mentalnie nastawieni, to może być ten jeden mecz, kiedy wygramy właśnie z Hiszpanią. Tą drużynę na to stać. My nie jesteśmy Luksemburgiem, Liechtensteinem czy jakąś drużyną. To jest jednak reprezentacja Polski, zawodników wybranych, najlepszych, już nie grających w byle jakich klubach, tylko grających naprawdę w bardzo dobrych zespołach. I wydaje mi się, że dlatego mówię umiarkowany optymista. Optymista dlatego, bo wydaje mi się, że optymistycznie patrzę się i mówię o tym, że wyjdziemy z grupy, to jest optymistycznie, a umiarkowany, bo na papierze wychodzi, że jednak nie. Na szczęście jest to sport i nie wiemy ani ty, ani ja, ani nikt z nas, jaki będzie wynik. Zostawmy to na boisku, zostawmy to umiejętnościom zawodników, zostawmy to trenerowi Brzęczkowi. Niech wygrają, będziemy się cieszyć. Tak jest. Przegrają. Piotrek, a ja na koniec szkoda. Rozmowy. Ale trzymamy kciuki. Życzę ci awansu. Z KTS Weszło, a docelowo życzę ci jednak jakiegoś znaczącego stanowiska w polskiej piłce, bo polska piłka potrzebuje jednak, żeby piłkarze. Ja też tak umarłem. No właśnie. I tyle możemy zakończyć. Blog Cielą po oczach. Zostańcie z nami. Najciekawsze rozmowy. Subskrybujcie, włączajcie dzwoneczki, róbcie cokolwiek, żebyśmy mieli dużo subskrybentów. Do zobaczenia w samym czerwcu.